Cześć, to Dalmar, kanał Trzakapity. Zapraszam na recenzję filmu Atlas Chmur braci Wachowskich. I jak zawsze będzie to recenzja pozbawiona spoilerów, nie zamierzam nikomu psuć zabawy, tym bardziej, że na film moim zdaniem warto się wybrać. Natomiast więcej o tym oczywiście w podsumowaniu. A ja zacznę klasycznie, czyli od tego dlaczego, nie dlaczego, tylko jakie oczekiwania miałem idąc na ten akurat film. No to może tak. Wiadomo, wszyscy widzieli Matrixa. Film był dla fanów, myślę, science fiction i nie tylko, takich niebłahych, niebanalnych historii, gdzie scenariusz potrafi zaskoczyć widza niesamowitą niespodzianką. Mówię oczywiście o pierwszej części, no bo dwójka i trójka to już taki kotlet trochę skomercjalizowany, idący płynący na sukcesie pierwszej części filmu, aczkolwiek no, może nie najgorszy, wszystko tam było w miarę spójne, natomiast nie było takiego szału. Więc jak gdyby to, jak ten film też był reklamowany, tak? Czyli wow, bracia Wachowscy zakręcili kolejny film, wow, no idźmy do kina, to będzie na pewno coś super, to jest jakby pierwsza rzecz, która gdzieś tam w tle się może pojawić. Oczywiście ja też o tym słyszałem, więc moje oczekiwania od razu idą w górę. Natomiast z drugiej strony już przyzwyczajony do tego, że ta marketingowa papka, jaka się kręci wokół tych wszystkich filmów, nie zawsze jest odzwierciedlenie rzeczywistości i tego, co potem się w kinie widzi. Przykład to Looper, gdzie też jak gdyby no, reklamowano go na trailerach jako rewolucję na miarę Matrixa, a potem dostaliśmy wielkie G. To jak gdyby to u mnie było wyważone. Nie spodziewałem się jakiegoś super mega filmu, natomiast spodziewałem się, że bracia Wachowscy mnie nie zawiodą. To pierwsze. Po drugie, spodziewałem się, że będzie to film science fiction. To sugerowały trailery i że będzie jak gdyby tych, może nie efektów sporo, natomiast że to będzie film science fiction. Dodam może, że nie czytałem książki, więc nie jestem skażony tym oczekiwaniami jakby po przeczytaniu książki. Książka z reguły jest lepsza od filmu. Czytałem też parę recenzji wcześniej dziennikarzy, którzy widzieli pokazy przedpremierowe, gdzie pojawiają się teksty w stylu, że to jest film, że zekranizowano film, którego nie da się zekranizować, da się sfilmować. Nie wiem jak to jest, myślę, że wszystko da się zekranizować, opowiedzieć. Film potrafi być świetnym uzupełnieniem, rozwinięciem książek, no ale to tak już jakby zostawmy ten też temat z boku. Czyli mówiąc krótko, spodziewałem się niebanalnej rozgrywki, czegoś, co mnie zaskoczy i do tego jeszcze widząc trailer, spodziewałem się, że to będzie wszystko świetnie zrobione i świetnie opowiedziane. Czyli spodziewałem się niebanalnej historii w klimatach science fiction. No i dobra, obejrzałem film. Na początek może opowiem o grze aktorskiej. Gra tu plejada znamienitych aktorów jest... Czy za taką się uważa Heller Berry, to nie wiem, natomiast no, grała już w paru filmach, więc można się tam czegoś po niej spodziewać. Gra tu również Jim Broadbent, tego pana znamy na przykład z Harry'ego Pottera. Jest też Hugo Weaving. Ten gość znany jest z Matrixa, tam zagrał tego największego złego. Pojawia się też kilku aktorów, w tym dwie takie prawdziwe gwiazdy. W tle tam czasami miga nam m.in. Hugh Grant, a jedną z głównoplanowych ról zagrał Tom Hanks. No i teraz tak. O całej grze aktorskiej mogę powiedzieć, że jest wyśmienita. Tam nie ma słabej postaci, słabej roli, słabego aktora, kogo się to ciągnie ten film do dołu. To są takie najwyższe możliwe szczyty tego, na co stać aktorów i reżysera w opisie tych historii. Czyli to jest wielki plus tego filmu. Wszystkie postacie są narysowane w sposób niesamowicie charakterystyczny, robią wrażenie, mają swoje uczucia, cele, pragnienie. No, to są tacy prawdziwi ludzie, to nie są jakieś plastikowe lalki, tylko
tylko jest to takie bardzo, no, na tym jednym z najwyższych poziomów, ta gra aktorska, to tutaj naprawdę nie może mieć żadnych zastrzeżeń. Widzę od siebie, że jak gdyby Tom Hanks, to każda z aktorów odgrywa kilka ról, bo to wszyscy pewnie wiedzą, że nawet oglądając trailery, że jest to kilka takie jak gdyby opowiedzianych niezależnie historii, które w jakiś tam sposób się łączą. I tutaj aktorzy grają po kilka ról. Jedną z ról, jaką zagrał Tom Hanks, to jest taki dziki bushman, no tak można by to nawet określić. Postać bardzo płytka, teoretycznie bardzo taka, no, wieskowy głupek niemalże. Natomiast sposób, w jaki on zagrał tego gościa, w jaki sposób przedstawił jego cele, pragnienia, marzenia, żądania, obawy, no tą taką ludzką otoczkę, to po prostu widać, że to jest numer jeden, jeden z tych wielkich aktorów, którego podziwialiśmy w takich filmach jak Forrest Gump czy Na krańcu świata. No, naprawdę wielki szacun dla Toma Hanksa. Tutaj również zagrał wielką rolę i to na pewno była postać w filmie, którą widać, którą czuć, którą można wyróżnić. Także jak ktoś spodziewa się gry aktorskiej, a nie sędziego Dredda, to jego marzenia jako punkt pierwszy, oczekiwania są spełnione. To warto zobaczyć film, więc warto zobaczyć na grę aktorską. Punkt drugi to zdjęcia. Efekty specjalne, no cała ta otoczka jak gdyby filmowa, którą można spotkać na ekranie, i to również jest wielka rzecz. To jest najwyższa możliwa półka, czyli sposób przedstawienia, praca kamery, zdjęcia, klimat, umiejętność trzymania widza w napięciu. Film trwa 3 godziny i się z niego wychodzi mając wrażenie, że minęło, nie wiem, godzina, półtorej, więc od tej strony jest naprawdę świetnie. Jest kilka naprawdę dobrych scen w tym filmie i złapałem się na tym, że tak może z 10 minut filmu było takie, że no nie do końca jakby tam zaczynało lekko wiać nudą, a potem film się znów z powrotem wrócił na ten swój dobry poziom. Muzyka również bardzo poprawna, nie jest to jakieś tam wielkie arcydzieło, natomiast no, trzeba lubić też muzykę poważną. Jeden z motywów przewodnich w tym filmie i jest tłem dla wielu scen w filmie i muszę przyznać, że też ma on swój klimat. No i teraz tak. To, co można zarzucić, to znaczy jak się poczytacie się o recenzję czy opinię tego filmu po obejrzeniu, jak gdyby to można odnieść, jak gdyby są takie jakby dwa skrajne rzeczy. Punkt pierwszy, film się ludziom niesamowicie podoba, to jest tam szczyty, dziewiątki, dziesiątki. Punkt drugi to, że film jest no, słaby, nudny i to są takie trójki, czwórki, tam ludzie, różnie tam ludzie piszą. Ja powiem uczciwie, że to jest film, który jest niesamowicie płytki i niesamowicie głęboki. Tak, niektórzy porównują go do Biblii, tak? Można powiedzieć, że to niesamowicie oklepany temat, a z drugiej strony, no, jak gdyby pytanie o byt człowieka, cele w życiu i tego typu jakieś wyższe ideologie są zawsze jakimś dosyć chłonnym nurtem w sztuce, w literaturze i też właśnie w kinie. I ten film jest właśnie czymś takim. Jak ktoś szuka prostej, jednocześnie głębokiej historii człowieka, szuka scen i miłości. No, to jest taka komedia romantyczna plus. Czyli dostajemy otoczkę science fiction, dostajemy otoczkę piratów z Karaibów, dostajemy otoczkę jakichś innych takich filmów niemalże przygodowych science fiction podane w komedii romantycznej, o tak bym powiedział. Na ten film warto zabrać swoją połówkę i moje pierwsze wrażenie po wyjściu z kina to kurczę, film był naprawdę świetny, spełnił moje oczekiwania i wybiorę się na niego jeszcze raz z żoną. Notabene idę, już jestem umówiony, bo chciałbym, żeby moja druga połówka obejrzała ten film razem ze mną, a ja z przyjemnością go obejrzę drugi raz, tym bardziej, że film jest ambitny. To znaczy, jest tam opowiedzianych wiele rzeczy, które nie są wyjaśnione wprost.
Widz musi cały czas obserwować, skupiać swój umysł na jakichś takich głębszych wartościach i kminić, dlaczego jakaś scena podana w jednym czasie jest opowiadana w przyszłości w ten, a nie inny sposób, pozostawiając tak na dobrą sprawę na koniec filmu spory niedosyt w tym zakresie, i to myślę, że też jest jak gdyby zarzut do filmu, że ta końcówka to nie jest taki klasyczny bajkowy happy end, nie jest też jakiś to dramatycznie mówiąc krótko, końcówka może rozczarować tego filmu, ponieważ ten film opowiada pewną historię, zostawiając interpretację wydarzeń na ekranie widzowi, czyli całkowicie nam. To, co, dlaczego, po co i w ogóle jak się stało, wynika z całości filmu, a nie z tylko i wyłącznie z końcówki. On, można powiedzieć, że nie zawiera puenty. O, to jest taka bajka bez puenty. Trochę mi przychodzi nam o... Myślę, że to będzie takie dosyć trafne porównanie, pomimo tego, że idziemy na film w klimatach science fiction. Jak ktoś widział taką komedię romantyczną, to jest miłość. Tam grało też wielu aktorów, były różne scenki, które dotyczyły relacji damsko-męskich akurat, bo w tamtym filmie. I na końcu one się kończyły w ten czy inny sposób, może happy endem, natomiast były jakoś tam pośrednio czy niezwiązane ze sobą w jakiś bezpośrednio. Tu, jeśli chodzi o Atlas Chmur, myślę, że jest bardzo podobnie, tylko że ten film stara się poruszyć więcej aspektów niż te relacje damsko-męskie. One są tu spłycone do uczucia, do miłości, natomiast porusza jeszcze ten film takie rzeczy jako właśnie cele w życiu, zło, dobro, konflikty, władza, pieniądze, no do czego człowiek stanie się jest posunąć, żeby osiągnąć to czy tamto. No i ja polecam. Dla mnie w skali szkolnej od 1,6 to jest 5+. Taki ten plusik to może taki mały, żeby tam się nie narazić już jak gdyby krytykom i takich innym ludziom, którzy widzieli ten film. To nie jest arcydzieło, nie będziemy po nim mogli, będziemy mogli po nim spokojnie zasnąć, natomiast film w pewnym sensie porusza, docenia widza i dla mnie to jest na pewno film ostatniego półrocza. To jest naprawdę świetny kawałek kina, ze świetnie zrealizowaną grą aktorską, ze świetnymi zdjęciami, z bardzo dobrą muzyką i ze scenariuszem, który się trzyma od początku do końca, brzydko mówiąc, kupy. Natomiast nikt nie traktuje w tym filmie widza jako półgłówka, jako dodatku i nie ma się wrażenia, że ktoś nakręcił ten film tylko i wyłącznie dla kasy i miał na niego jakiś pomysł. Jeżeli jesteście ludźmi wrażliwymi na ludzkie, na zło, na to, co się dzieje wokół nas, lubicie komedie romantyczne, to ja polecam. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Hej.